W sobotę odbyło się kolejne spotkanie drugiej ligi piłki ręcznej w Grudziądzu. MKS Grudziądz podejmował drużynę ze Strzelna. Sezon dla drużyny Sylwestra Ziółkowskiego rozpoczął się spektakularnym zwycięstwem z drużyną z Olsztyna 32-18. Spotkanie MKS Grudziądz z drużyną ze Strzelna rozpoczął się o godzinie 18 w hali widowiskowo-sportowej na osiedlu Lotnisko. MKS wygrał wysoko spotkanie 37-25. To już kolejny sukces. No udało się, na pewno nie było łatwo, bo tak jak zapowiadałem, że drużyna... No wynik chyba świadczy sam o sobie. No tak, ale są niedomagania, przede wszystkim skuteczności. Ten mecz no nie układał się do końca tak, byśmy chcieli, szczególnie od początku drugiej połowy. Chłopcy za łatwo odpuścili, doszło do 6-7 bramek, ale później konsekwencja w obronie, ale w dalszym ciągu skuteczność jest do poprawienia. Czyli cały taki sezon będzie? To znaczy, musimy te pewne rzeczy dopracować, bo to jest, to różne względy ma, sytuacja nierzucone bramki, nie zbyt nerwowo, nie spojrzenie na bramkarza, co robi w bramce i rzucanie w pierwsze tempo. W tym sezonie nowi zawodnicy, prawda? Tak, jest bramkarz Krzysztof Piotr z Ciechanowa, rozgrywający i skrzydłowy Wiktor. Także ci zawodnicy, na pewno zadowolony jestem i z bramki. Mam zmiennika leworęcznego, to dobrze rokuje. Kolejne zwycięstwo. Tak. Cały sezon taki będzie? No oby. Ja sobie tego życzę. Oczywiście drużyna i kibice. Czym zaskoczył przeciwnik? Niczym w sumie nie zaskoczył. No na pewno znamy ich, bo graliśmy już nieraz z nimi. Czym nas mógł zaskoczyć ewentualnie, to tym, że trochę dzisiaj pobiegali ci chłopacy, bo znamy ich, że kondycję mają z sobą, ale pociągnęli trochę wynik, szczególnie w drugiej połowie, trzymali poziom z nami. No ale tak jak mniej więcej gramy już z nimi od paru lat, także wiemy, na co mogliśmy się przygotować, nie? Ale chyba duża przewaga nad przeciwnikiem. To prawda u siebie? No była przewaga, ale osobiście bałem się tego meczu ze względu na to, że w zeszłym roku przegraliśmy tutaj z nimi. Chłopaki, jeśli byśmy... Czyli rewanż. Pierwszy mecz tutaj. Wiedzieliśmy, że jeśli oni narzucą swoje tempo gry, no to będzie ciężko, tak? Także jedyną receptą była kontra, bieganie i szczelna obrona, tak? Zapraszamy na urywki ze spotkania oraz na pełną relację w osobnym materiale wideo.